Z Nissanem Leaf jest trochę tak jak z Toyotą Prius. Kiedy myślisz o hybrydzie, myślisz o Priusie. Kiedy myślisz o elektryku, najprawdopodobniej pierwszym autem, które przychodzi Ci do głowy, jest właśnie Nissan Leaf. Wynika to z tego, że był to jeden z tych pierwszych samochodów elektrycznych, które tak bardzo upowszechniły się na rynku. Czy pomimo swojego dosyć długiego rynkowego stażu, ten samochód ma wciąż coś do zaoferowania? Czym się broni? Tego dowiecie się, oglądając ten test. Naprawdę ciężko w to uwierzyć, że w tym roku Nissan Leaf obchodzi swoje 5. urodziny. Stylistycznie ten samochód praktycznie w ogóle się nie zestarzał. Wynika to z tego, że on nigdy tak naprawdę nie miał być jakimś bardzo futurystycznym samochodem. Już kiedy debiutował na rynku w 2017 roku, był dosyć zachowawczo narysowany. I to procentuje dzisiaj. Temu autu tak naprawdę kompletnie nic nie brakuje. I to, co mi się w nim wciąż bardzo podoba, to to, że on na pierwszy rzut oka w ogóle nie krzyczy, że patrzcie, jestem samochodem elektrycznym. A sami dobrze wiemy, jak wyglądają dzisiejsze elektryki. Od razu widać, że jest to coś niezwykłego. A tutaj możemy po prostu nie wybijać się z tłumu. Egzemplarz, który Wam dzisiaj prezentuję, jest to wersja przed tak zwanym faceliftingiem. Tak zwanym, dlatego że tak naprawdę nic on nie zmienił. Jedyną wizualną zmianą jest to, że w tym egzemplarzu tutaj grill ma taką niebieską poświatę. W nowych egzemplarzach, które już teraz możecie zamawiać w salonach, będzie on po prostu czarny. I to tyle ze zmian. Poza tym jakiś nowy kolor, nowy wzór felg. Właśnie to najlepiej pokazuje, że tego samochodu po prostu nie trzeba było udoskonalać. Dlatego po prostu przejedźmy się nim. Nissan Leaf oferowany jest w dwóch odmianach napędowych. Do dyspozycji mamy słabszą wersję z akumulatorem o pojemności 39 kWh oraz silnikiem elektrycznym generującym 150 koni mechanicznych. Poza tym jest też wersja mocniejsza. 217-konny silnik elektryczny oraz akumulator o pojemności 59 kWh. Egzemplarz, który Wam dzisiaj prezentuję, jest to ta słabsza odmiana. Z samochodami elektrycznymi jest tak, że nie trzeba mieć jakiejś niesamowicie spektakularnej mocy pod pedałem gazu, żeby ten samochód dawał jakąś taką większą satysfakcję podczas przyspieszania. Wynika to już z tego, o czym wspominałem niejednokrotnie, czyli z charakterystyki pracy układu napędowego, elektrycznego układu napędowego. Silnik ten nabiera moc i moment obrotowy liniowo w początkowej fazie przyspieszania. Nie ma takiego oczekiwania jak w silnikach spalinowych na wkręcenie się na wyższe obroty po to, żeby silnik zaczął ciągnąć. Tutaj wszystko dzieje się niemal od razu. I w związku z tym, pomimo tego, że prezentuję Wam dzisiaj słabszą odmianę Leafa, to pod kątem dynamicznym moim zdaniem temu autu kompletnie nic nie brakuje. Zresztą bardzo dobrze prezentują to dane katalogowe. 7,9 sekundy do pierwszej setki. To szybciej niż nie jeden porównywalnych rozmiarów hatchback. Tym samochodem naprawdę da się fajnie i dynamicznie przemieszczać po miejskich ulicach, a także nie być zawali drogą na autostradach czy drogach ekspresowych. I tutaj warto wspomnieć o jeszcze jednej wartości. 144 km na godzinę. Dokładnie tyle wynosi prędkość maksymalna Nissana Leaf ze słabszym silnikiem. Czy jest to w jakimś stopniu ograniczenie? Moim zdaniem w ogóle nie, bo i tak jest to nieco więcej niż pozwalają przepisy na polskich drogach. A poza tym, jeżeli chcemy jeździć oszczędnie tym autem, jeżeli chcemy jak najbardziej wydłużać zasięg w tym samochodzie, to i tak tej prędkości maksymalnej nie będziemy w ogóle wykorzystywali. No właśnie, a skoro już jestem przy zasięgu, to warto wspomnieć o tym, że producent deklaruje nawet około 270 km zasięgu na w pełni naładowanym akumulatorze. W moich rękach samochód ten wykręca około 200-210 km, więc i tak nie jest to wynik najgorszy, chociaż porównując z innymi autami elektrycznymi na rynku, które już teraz debiutują, jest to troszeczkę mało, moim zdaniem nieco za mało, szczególnie jeżeli planujemy takim autem jeździć gdzieś dalej. W tym przypadku jest to samochód, który świetnie spisze się w rękach osób, które planują go użytkować w mieście czy w oku aglomeracji miejskiej i planują ewentualnie nieliczne trasy gdzieś dalej w Polskę. Zresztą jako ciekawostkę powiem, że w 2018 roku razem z moim dobrym kolegą pojechaliśmy w podróż Nissanem Leafem właśnie w takiej odmianie, dokładnie bardzo zbliżonym do tego egzemplarzem, nad morze, nad polskie morze. Wyruszyliśmy rano, wróciliśmy jeszcze tego samego dnia wieczorem. Była to podróż
No nie oszukujmy się, pełna wyrzeczeń. Musieliśmy jechać bez klimatyzacji, bez ogrzewania. Był to dosyć chłodny dzień, w związku z tym akumulatory też wcale nie miały najlżej, ale dało radę. A były to czasy, kiedy infrastruktura do ładowania samochodów elektrycznych była zdecydowanie gorsza niż jest teraz. Jak to się mówi, dla chcącego nic trudnego. A jakie są odczucia z prowadzenia Nissana Leaf? Przede wszystkim czuć tutaj dosyć wysoką masę. Jest ona wyczuwalna przede wszystkim na ciaśniejszych zakrętach, ale tak poza tym samochód mimo wszystko całkiem dobrze sobie z nią radzi. Zawdzięczamy to dobrze zestrojonemu zawieszeniu. Jest ono może dosyć sztywne, ale całkiem sprężyście wybiera nierówności. Nieco nie podoba mi się układ kierowniczy, który sprawia wrażenie takiego nieco gumowego. Nie do końca dobrze oddaje to, co dzieje się z autem. Ja akurat pod tym kątem wolę auta z takim nieco bardziej sportowym zacięciem. Nie oczekuję tego od Leafa, od samochodu elektrycznego, jednak chciałbym, żeby był on nieco bardziej precyzyjny. W kwestii jazdy warto wspomnieć o jeszcze jednej funkcji. Funkcję tę aktywujemy przyciskiem tutaj, pod moją prawą ręką, z napisem e-pedal. Po aktywacji tej funkcji możemy samochodem sterować za pośrednictwem wyłącznie jednego pedału. I tak jak w innych samochodach elektrycznych, zawsze miałem problem z dogadaniem się z tym trybem, z tą funkcją, tak w Nissanie Leaf jeździ mi się z tym bardzo dobrze. Bardzo szybko da radę wyczuć to, w jaki sposób samochód reaguje, odpuszczając pedał gazu, i dzięki temu możemy odzyskiwać jeszcze więcej energii podczas hamowania. Bardzo fajna i przydatna funkcja. Mówiąc o zasięgu, nie sposób byłoby nie wspomnieć także o kwestii ładowania tego samochodu. Z klasycznego gniazdka, takiego, które znajdziemy w każdym domu, w każdym garażu. Samochód ten naładujemy do 100% w ponad 20 godzin. Potwornie długi czas. Dlatego, jak zawsze, rekomenduję posiadaczom samochodów elektrycznych kupienie i zainstalowanie w domu, w garażu tak zwanego wallboxa, który skróci ten czas do kilku, może kilkunastu godzin, w zależności od tego, jaki typ ładowarki wybierzemy. Przy użyciu najszybszych ładowarek, które możemy znaleźć na mieście, samochód ten od 20 do 80% naładujemy w około 60 minut. Ale tak jak już mówiłem, wallbox to jest must have po zakupie samochodu elektrycznego. Oczywiście, o ile infrastruktura w domu czy w bloku nam na to pozwala. Na samo zakończenie wrażeń z jazdy wspomnę o jeszcze jednej ostatniej rzeczy, o wyciszeniu tego samochodu. Jak sami wszyscy dobrze wiemy, silniki elektryczne pracują w sposób niemal bezgłośny, dlatego producenci aut tego typu mają dodatkowe wyzwania, co zrobić, żeby dobrze wyciszyć ten samochód. I Nissan poradził sobie z tym naprawdę całkiem nieźle. Podczas jazdy z trochę wyższymi prędkościami do moich uszu dociera trochę większy szum z okolic przednich nadkoli, ale przy prędkościach miejskich jest w tym aucie praktycznie kompletna cisza. A jak wygląda wnętrze Nissana Leaf? Myślę, że mogę tutaj użyć jednego kluczowego słowa, które panuje w tym wnętrzu. Prostota. Moim zdaniem nawet nie jest to wada tego auta, tylko wręcz zaleta. Współczesne samochody elektryczne przepełnione są potężnymi dotykowymi ekranami, za pomocą których steruje się absolutnie wszystkim. Tutaj mamy jeden centralny ekran dotykowy, którego menu jest, nie oszukujmy się, bardzo proste. Mogłoby być jednak troszeczkę unowocześnione. Jednak na szczęście ekran ten obsługuje Apple CarPlay i Android Auto, co dosyć mocno ratuje sytuację. Poza tym mamy tutaj mnóstwo klasycznych przycisków. Przycisków, które dobrze możemy wyczuć pod palcami, które są dosyć intuicyjnie porozkładane. Klasyczny panel do sterowania klimatyzacją. Nie sterujemy nią za pomocą dotyku, tylko za pomocą fizycznych przycisków. Bardzo lubię to rozwiązanie. Aż szkoda, że muszę mówić, że bardzo lubię to rozwiązanie, bo obecnie stało się ono dosyć nieoczywiste. Poza tym mamy tutaj trochę złącz, takich jak klasyczne USB czy nowocześniejsze USB-C. Z takich najbardziej futurystycznych akcentów w tym wnętrzu mamy taki ciekawy selektor do biegów. Ciekawy, bo ma dosyć nietypowy kształt. Tutaj z tyłu znajduje się za nim taka niebieska obwoluta, która bardzo ciekawie odbija światło słoneczne, przez co wygląda nieco tak, jakby się świecił. Takich akcentów, nawiązań do tego, że jest to samochód elektryczny w postaci jakichś niebieskich dodatków, mamy tutaj jeszcze kilka. Niebieskie przeszycie na desce rozdzielczej, czy niebieska ramka wokół zegarów. I tak naprawdę to tyle. Pozycja w tym aucie jest fajna, wygodna. Fotele są miękkie, dosyć duże, bardzo łatwo jest się w nich wygodnie rozsiąść. Poza tym wygodna, dosyć cienka kierownica. To wszystko to, co sprawia, że w tym aucie możemy poczuć się naprawdę bardzo ergonomicznie. A jak jest z tyłu? Sprawdźmy.
a z tyłu jest zaskakująco dużo miejsca. Zwróćcie uwagę, fotel przede mną jest ustawiony pode mnie, pod kierowcę, który ma nieco ponad 1,80 m wzrostu. Mam nieco miejsca jeszcze przed kolanami, dosyć dużo miejsca na stopy i trochę zapasu nad głową. To, co zwraca moją uwagę, to to, że widać, że tutaj podłoga w drugim rzędzie siedzeń jest zdecydowanie wyżej umiejscowiona niż z przodu. Wynika to z tego, że w tym miejscu, tutaj, pod siedzeniami, zostały zainstalowane akumulatory, które zasilają silnik tego auta. Jednak mimo to można się tutaj poczuć naprawdę bardzo komfortowo. Co poza tym, dwa porty USB klasyczne, podgrzewana kanapa i tyle. Żadnych dodatkowych urozmaiceń. A jak wygląda bagażnik? Od razu Wam powiem, że może Was nieco zaskoczyć. Bagażnik już praktycznie w momencie debiutu Leafa na rynku był jedną z jego największych zalet. Jest bardzo, bardzo głęboki, bardzo pojemny. Suche dane katalogowe mówią tutaj o 400 litrach pojemności. I taką jedyną wadą, którą tutaj widzę, jest to, że nie mamy jakiegoś konkretnie wyznaczonego miejsca na przewody do ładowania samochodu. One nieco się muszą walać w tym aucie, a umówmy się, raczej warto jest je mieć ze sobą. Podsumowując, Nissan Leaf wciąż pozostał dosyć ciekawą propozycją. Dosyć ciekawą propozycją przede wszystkim ze względu na swoją niewygórowaną cenę. Niewygórowaną cenę na tle innych samochodów elektrycznych. To, co mi się w nim podoba, to to, że tak jak już wspominałem, nie wybija się z tłumu. Poza tym ma bardzo pojemną kabinę pasażerską i bagażnik. Minusów może poza dosyć małym zasięgiem praktycznie w tym aucie nie widzę. A jeżeli chcielibyście dowiedzieć się więcej na temat tego samochodu lub nadchodzącej gorącej nowości elektrycznej od Nissana, Nissana Ariya, odwiedźcie salony Nissan Japan Motors oraz stronę www.nissan.japanmotors.pl. Dzięki i do zobaczenia w kolejnym teście.